Nagrywa się? Nagrywa się. Jak u mnie wyglądały treningi w poprzednich dniach, to mniej więcej wiecie, ale dzisiaj spotkałem się z Jankiem, z którym zaczynaliśmy. Cześć. Kiedy to było? W niedzielę czy w sobotę? Niedzielę. Nie, w czy niedzielę. W sobotę, masz rację. No nieważne. Ważne, że minął tydzień, Janek miał swoje cele, czyli 1,8, tak? Tak, i jazda na przednim kole. No i jak? No i jazda na przednim kole, już bardziej łapię ten balans, już dzisiaj dwa razy udało mi się odepchnąć. Fajnie. A 180, kurczę, dzisiaj coś nie chce wchodzić. No jakiś regres lekki jest chyba. Czyli nie jest tak, że jak się wychodzi regularnie i katuje coś, to postęp jest zawsze. To nie zawsze tak działa, może na dłuższą metę można się tego spodziewać, no ale czasami jest tak, że katujemy i tego progresu nie ma. Co zresztą widzicie po poprzednich dniach u mnie. No ale dobra, pokażesz może, jak tam etap? Jasne. Dzisiaj? Lecimy z kokcem. Prędkości chyba nie było. No, niezbyt. Nie. Kurczę, coś dzisiaj nie idzie. Kurczę. A ty ćwiczyłeś? Przyznaj się. Czyli co, teoria teorią, to, że trzeba wziąć łuczek i szarpnąć mocniej rękami, to wszyscy wiedzą. I ty też wiesz, ale praktyka w ogóle robi swoje, nie? Tak, to prawda, kurde. Jeszcze brakuje. A, zabrakło fejki. O, to jest to. O, tu już było bliżej. Kurde, ten łuczek jednak rzeczywiście pomaga. Dużo zmienia. Wszystko prawie fajnie, z wyjątkiem tego, że nie ciągniesz kiery do góry. Muszę rękami ją do góry po prostu wyrwać. Ja mam ten sam problem przy manualu do 1,8. Rozumiem. Dokładnie to samo robię, czyli nie robię. O, czekaj, dobra. Już. Wiesz, o co chodzi. Ten ruch, dobra. Okej, dobra, już coraz więcej zaczynam ogarniać. Kurde, na tylne. Aj, zabrakło. Oto. Yeah. Coś wychodzi. Żółw. I przycięło mi dupę oponą. No dobra, Janek, 1,8 pokatowane, jakiś progresik mały jest, a jak łażenie na przednim kole? Wiesz co, no to ćwiczyłem, przyznaję, na swoim góralu, na swoim krosie. No i troszkę mi tam wychodziło, już dzisiaj ze dwa razy się udało, więc myślę, że jest progres. Tu można zdecydowanie go ustać. No, zakręcenie było. Czuję, że już balans łapię trochę mocniej, natomiast jeszcze z całym kręceniem muszę trochę poćwiczyć. O! Kurde, już czuję, że to zmęczenie mi wchodzi. A ode mnie jeszcze na koniec tego odcinka takie dwa tematy, bo z jednej strony jaram się bardzo z tego, jak dużo osób zaangażowało się w tą akcję. Za to wielkie propsy dla Was. Staram się udostępniać wszystkie materiały, jakie dostaję, ale w skrzynce już mam taki bałagan, że jak kogoś pominąłem, to wybaczcie albo przypomnijcie się. No a dzisiaj ja pojeżdżę na rowerze inaczej niż w poprzednich dniach, czyli na luzaka, żebym nie zapomniał innych rzeczy, jak się jeździ na przykład normalnym manualem, jak się robi bunny hopa i inne dziwne, proste rzeczy, więc dzisiaj nie będę katował tego, co sobie postawiłem za cel, bo to było przez cały tydzień grane, tylko pojeżdżę na przednie koło, tutaj na ten murek, manualem zjechać do tamtej ściany i z manuala do bunny hopa skoczyć tam na górę. Paskudnie, ale jest. Emil katuje od jakiegoś czasu jitterna. No, zaczyna odjeżdżać, więc jest blisko. Chyba cykasz się jeszcze puścić hamulec, co? To jest największy problem. O,
nie, to było piękne. Wyrzut roweru przed siebie. A ja nie wyskakuję. No. Miało nie być dzisiaj tej sztuczki, ale pokusa była silniejsza. Biu! Dużo spokojniej rzucam. Gorzej tak wyskoczyć, no. I łapiąc nacisnąć przedni hamulec. Kurde, żeby to było takie proste z wyskoku. No, ale oglądałem w slow-mo właśnie, to zauważyłem, że jeszcze jak już łapię, to w zasadzie mam rękę tak kilka centymetrów od kierownicy, mhm. I w tym momencie dotykam przednim kołem ziemi. Tak, i dokręcasz jeszcze na ziemi, nie? Tak, no to jest za... Ja tak samo za robię. Wolno. Jaki karabin maszynowy. I to jest fajne właśnie w nagrywaniu swoich prób i oglądaniu ich później, bo jak się nie nagra, to się nie zobaczy. Jak się nie zobaczy, to się nie wie. I nawet nagrałem swego czasu odcinek o tym, żeby nagrywać swoje treningi, bo wtedy szybciej się uczymy. No i... Czas wziąć radę samego siebie. Ale spokój. No i na tym kończymy ten pierwszy tydzień. Ja widzę się z wami w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Janek, który trzyma kamerę, nie odpuści. Również będzie jeździł Emil. Widzę, że przymierza się do innego roweru, więc może... Może też dołączysz do nas, co? Skatujesz 30 dni tego jitterna tak na... Spróbuję. No i o to chodzi. Wy też próbujcie, a na dzisiaj to wszystko i do zobaczyska w kolejnym odcinku.